witam bardzo gorąco wszystkich hodowców, którzy w dniu dzisiejszym, pokonując te dziesiątki, może setki kilometrów, przywieźli te piękne zwierzęta, abyśmy mogli je tu dzisiaj podziwiać, a komisja sędziowska mogła oceniać i wskazać nam te najpiękniejsze zwierzęta, abyśmy nieco wiedzy też w tym zakresie mogli uzyskać. Bardzo gorąco również witam szacownych gości, którzy przybyli w niedzielę tutaj na Błonia Tuczeńskie. Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie i przy okazji bycie tutaj z wami. Życzę, żeby dzisiejszy dzień był chwila takiej do pamiętania później dobrego, co my chcemy zobaczyć. I żeby ta pogoda dalej tak pasowała, a więc życzę wam udanej imprezy i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj być. Chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od pana marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego i od całego samorządu województwa lubelskiego. Życzę wszystkim uczestnikom sukcesów podczas tej rywalizacji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Chcę życzyć dobrej pracy jurorom, żeby rzeczywiście te najlepsze sztuki zostały docenione. No a hodowcom cóż, dużo sukcesów w tej pracy hodowlanej, bo te konie tak naprawdę służą różnym rzeczom, rekreacji, leczeniu, hipoterapii. Dlatego cóż, powodzenia jest, a dla pana wójta gratulacje, gdyż jest to 14 wystawa. To już po raz 14 w Tucznej odbywa się wystawa koni zimnokrwistych. Wystawa, która miała różne koleje losu, bo była to wystawa na poziomie gminnym, powiatowym, dziś jest wojewódzkim, już nie po raz pierwszy, ze wielkim wsparciem województwa lubelskiego i władz sejmiku samorządowego. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nasi niezawodni wystawcy, którym pozwoli pan wójt, podziękuję teraz. To wy, dzięki waszemu zainteresowaniu z województwa podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, a nawet podkarpackiego, przyjeżdżacie tutaj do Tuczne, do małej, ale jakże gościnnej, pięknej miejscowości. Dzisiaj po raz pierwszy na błotach, tu gdzie jeszcze miesiąc temu odbywa się turniej piłki błotnej. Naprawdę wspaniałe klimaty i zapraszamy za rok. Tak przy okazji reklama. Dziękuję również państwu, bo ta wystawa nie odbyła się, gdyby nie wy, gdyby nie wasze zainteresowanie, gdybyście tutaj nie przyjeżdżali i nie pokazywali władzom gminy, powiatu czy województwa, że ta wystawa jest tak najbardziej potrzebna. W tej chwili odbywa się ocena grupowa, czyli komisja już wstępnie ocenia, przygląda się całej stawce, jakie są te konie, jak się prezentują. Informacja też dla państwa, ponieważ komisja jest doskonale zorientowana. Mamy tutaj przedstawicieli wszystkich typów i ras koni zimnokrwistych. Dlatego tak doskonałych fachowców zaprosiliśmy dzisiaj do oceny, ponieważ ocena nie jest łatwa, dlatego że są tutaj konie w typie sokulskim, są w typie polski koń zimnokrwisty i są przedstawiciele rasy ardeńskiej. Także te trzy typy tutaj połączyliśmy razem. No właśnie, możemy oglądać w tym roku 30 koników, które zostało zgłoszone na wystawę, ale hodowla takich koni wcale nie jest rzeczą prostą. Nie jest rzeczą prostą, nie jestem rolnikiem, jestem leśnikiem, ale mój przyjaciel Zbigniew Sokołowski, tutaj jakby osoba, która prowadzi, która wymyśliła tą wystawę, wiele rzeczy o tym mi opowiadał, wiele słów, widziałem tego konia u niego i stąd mogę powiedzieć, że jest to praca bardzo ciężka. Co pan jako leśnik, jako znawca trochę też tematu podziwia w koniach ras zimnokrwistych? Konie zimnokrwiste, konie ardeńskie, można tak połączyć, prawda, to przede wszystkim dla mnie piękne, silne, monstrualne, wielkie zwierzęta i zwierzęta, które jeszcze nie tak dawno były zwierzętami użytkowymi. Dzisiaj te zwierzęta służą głównie jako konie wystawowe, natomiast nie tak dawno pracowały czy w rolnictwie, czy w leśnictwie, więc były końmi bardzo przydatnymi dla rolników, to dzięki nim rolnicy po prostu prowadzili swoje gospodarstwa. Dzisiaj konie
zimnokrwiste zostały zastąpione koniami mechanicznymi i pewnie się już ta tendencja nie zmieni. Natomiast sam pomysł wystawiania koni zimnokrwistych jest bardzo dobry i warty popularyzowania i wspierania przez sponsorów również. Tuczna w ogóle słynie z tego, że organizuje wystawy koni ras zimnokrwistych. Tutaj, tak jak Państwo widzicie i można to zauważyć od wielu lat, to nie tylko polski koń zimnokrwisty PKZ, ale także i Arden Polski. Dobrze, bo można porównać te rasy, jak one wyglądają i zobaczyć tego polskiego konia zimnokrwistego w pełnej takiej gali, tak jak on wygląda w jego masie, no bo to jest przede wszystkim masa tych koni, ras zimnokrwisty, to są duże, masywne konie. No właśnie, a jakie najważniejsze cechy są u tych koni doceniane przez hodowców? Przede wszystkim eksterier, typ konia. Typ konia to jest najważniejsza cecha u konia. To jest taka dziesiątka, to jest najlepszy wynik. W tej chwili wchodzi się do tego, żeby ten spód konia także był dość mocny. Chodzi o kopyta, o nogi i o kłodę. Trudna jest hodowla takich koni? Wcale nie jest trudną hodowlą koni zimnokrwistych. To jest dość łatwa hodowla. Te konie łatwo się podają. Nie potrzebują też takiego mocnego, tak jakby takiej mocnej obsługi. One, to konie bezobsługowe. W zasadzie pastwisko, woda, siano, troszeczkę owsa. Stoją koniki, jak się nazywają, jakby pan opowiedział o nich troszkę. Klacz nazywa się Frezja, rasy Arden Polski. No, jest to młoda klacz, 4-letnia, przyszłościowa, najgrzeczniejsza, którą mam. Także co można więcej powiedzieć? To jest jej syn Ogierek, jeszcze nie wiem, jak się nazywa. Jeszcze bez imienia. Trudna jest hodowla takich koników? No, na pewno wymaga pewnego wysiłku. Ale jak się lubi, to... A co, pan ma koni w swojej stadninie? No, w tej chwili 7. A jak się przygotowuje takie konie do wystawy? No, trzeba trochę popracować, trochę się poszarpać, trochę pomęczyć, pobiegać. I jakoś tam wychodzi. Później lepiej, gorzej. To żywe stworzenie, ciężko przewidzieć, ale... Do czego są wykorzystywane poza pokazami? U mnie często chodzą w bryczce, czasem jakieś dożynki gdzieś jedziemy, czasem w polu, chociaż teraz już mało, bardziej na pokaz, może w polu.